Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Chciałam Wam się pokazać domowy przepis na róże karnawałowe. Do malaksera wrzucam 100 g mąki, 2 żółtka, 1 łyżeczkę spirytusu i 50 g kwaśnej śmietany. Szczyptę soli. Ciasto wyrabiam. Wyrobione ciasto wyjmuję. Ciasto jest bardzo ładne, elastyczne i zwarte. Teraz je ubiję. Znaczy będę je biła wałkiem. Ubite ciasto wkładam do lodówki na około godzinę. Ciasto już się schłodziło. Dzielę je na 4 części. Deskę oprószę mąką. Ciasto cienko rozwałkuję. Przy pomocy trzech foremek okrągłych możecie użyć trzech różnych szklanek. Wycinam z ciasta jedno koło największe. Średnie i malutkie. Włączę tłuszcz. Ja będę smażyła w głębokim oleju. Jakoś nie przekonała mnie opcja smażenia na smalcu. Każdy płatek nacinam w ten sposób. Białkiem smaruję środek. Największego i średniego koła. I teraz składam. Największe. Średnie. I małe. Ściskam środek, tak żeby ciasto się połączyło. Potrzebny mi będzie jeszcze talerz.
Tłuszcz jest już gorący. Wrzucam róże małym kołem do dołu. Róże smażę na złoty kolor. Złote już róże. Przy pomocy łyżki cedzakowej wyjmuję i układam na ręczniku papierowym. Róże pozostawiam do wystudzenia. Przestudzone róże przekładam na talerz i oprószam cukrem pudrem. Róże są gotowe, życzę Wam smacznego.